Ta opowieść będzie o błogosławionym Michale Czartoryskim. Postaci bardzo niezwykłej, postaci, od której dużo możemy się nauczyć, też bliskiej nam czasowo, bo żył w XX wieku. Jan Franciszek, bo takie imiona otrzymał na chrzcie, a Michał to jego imię zakonne, urodził się w 1897 roku w pobliżu Jarosławia. Urodził się w rodzinie książęcej, arystokratycznej. W domu panowała atmosfera religijna, rodzice wychowywali swoje dzieci w wierze. Po maturze zdecydował się na studia techniczne, które realizował we Lwowie. Tam też je skończył z tytułem inżyniera architekta. Po tych studiach wstąpił do zakonu. Tutaj pełnił wiele różnych funkcji. Był wychowawcą braci nowicjuszy, był również wychowawcą braci studentów. Też przez pewien okres czasu zajmował się budową nowego klasztoru na Służewie. Był za to odpowiedzialny. I tam też od 1944 roku został skierowany do pracy. 1 sierpnia 1944 roku udał się do okulisty. Jednak ze względu na wybuch powstania warszawskiego nie mógł już wrócić z powrotem do klasztoru, dlatego został na mieście. Tam zgłosił się do oddziału powstańczego z wolą pełnienia obowiązków kapelana. I te obowiązki też pełnił przez cały czas powstania warszawskiego do września. Pomagał chorym, dodawał im otuchy, był z nimi, rozgrzeszał umierających, też sprawował msze święte dla powstańców. Na początku września na Powiślu, bo tam też był ten szpital, w którym błogosławiony Michał był kapelanem, wkroczyli tam Niemcy. Ludność cywilna miała możliwość opuszczenia tych terenów bezpiecznie, natomiast pozostali ciężko ranni powstańcy. On nie chciał ich opuścić, chociaż miał taką możliwość. Jedynym warunkiem było to, że zdecyduje się ich zostawić, a nikt nie był w stanie im pomóc się stamtąd wydostać, więc mógł ich zostawić, ale też musiał zdjąć habit. Musiał opuścić to miejsce jako cywil. On absolutnie na to się nie zgodził i został z najciężej rannymi powstańcami. I też 6 września 1944 roku został rozstrzelany on, jak i zarówno ci chorzy, z którymi został. Sylwetkę duchową błogosławionego Michała Czartoryskiego możemy poznać z jego listów, z pamiętnika, też z różnych notatek, które sporządzał, z rozważań w czasie rekolekcji Drogi Krzyżowej czy Różańca. Myślę, że trzy takie bardzo ważne i istotne i charakterystyczne cechy, które nam mówią o jego duchowości, o jego postawie wewnętrznej. Pierwsza z nich to jest wierność. Wierność powołaniu zakonnemu, wierność wobec Boga, wierność wobec obowiązków, które podejmował, wierność też wobec ludzi, którymi się opiekował jako kapelan. Druga rzecz to ufność. Ufność w Boże miłosierdzie, ufność w Bożą opatrzność, w to, że Pan Bóg ofiaruje nam różne dary, że otrzymujemy je ze względu na Jego miłość do nas. I trzecia bardzo ważna rzecz to męstwo. Męstwo, które najbardziej ujawniło się w czasie ostatniego momentu jego życia, w czasie zagrożenia śmierci, wtedy, kiedy on nie pozostawił tych najciężej rannych. Ale też to męstwo przejawiało się w trakcie całego jego życia, w jego takiej postawie stanowczości, zdecydowania i oddania. Dla błogosławionego Michała Czartoryskiego ważne w życiu było też doskonalenie swojego charakteru, praca nad kształtowaniem swojego charakteru. I dla niego była to praca na całe życie. Ta praca nigdy się nie kończyła. To było zadanie, które podejmował przez całe życie. Spróbujmy zastanowić się nad własnym charakterem, nad naszymi postawami, co nam pomaga w kształtowaniu naszych postaw, naszego charakteru, co nam w tym przeszkadza, co nam utrudnia. Czy jesteśmy gotowi do rezygnacji z jakiegoś dobra na rzecz dobra innej osoby? Dla błogosławionego Michała Czartoryskiego
takim dobrem mogło być pochodzenie. On zrezygnował ze wszystkich przywilejów, które miał z tym, które były z tym związane, wstępując do zakonu. Jednocześnie na koniec swojego życia też nie pozostawił tych ciężko chorych powstańców, ale został z nimi. Zrezygnował z możliwości bezpiecznego opuszczenia tego miejsca i jednocześnie też uratowania własnego życia. Czy my jesteśmy w stanie zrezygnować z jakiegoś własnego dobra na rzecz dobra innych? Czy jesteśmy w stanie w najbliższym czasie zrezygnować z własnego dobra, aby też podjąć akt miłosierdzia względem naszych bliźnich?